Dzień dobry, nazywam się Piotr Kisiel. Tutaj razem z delegacją rolników, ze względu na to, że nie może być nas na chwilę obecną więcej, bo mamy gorący okres, czyli okres siewów. Przyjechaliśmy pod biuro poselskie pana Dariusza Stefaniuka, posła Prawa i Sprawiedliwości. Jest to element ogólnopolskiej akcji, gdzie rolnicy odwiedzają posłów, europosłów i senatorów. Jesteśmy tutaj ze względu na to, że w Białej Podlaskiej mamy tylko i wyłącznie jedno biuro, czyli Biuro Prawa i Sprawiedliwości, tak jak widać na załączonym obrazku. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać to, że rolnicy się nie poddają. Że mimo tego, na co wszyscy liczyli, że gdy zaczną się siewy, gdy zacznie się gorący okres prac polowych, odpuścimy. No nie, proszę Państwa, nie odpuścimy. Nie zrobimy ani jednego kroku wstecz. I to trzeba jasno powiedzieć, że rolnicy w tej chwili nie występują przeciwko jakiejkolwiek partii politycznej. Dla nas to nie ma znaczenia, czy to jest PiS, czy to jest Platforma, czy PSL. Po prostu chcemy politykom pokazać, że nie poddamy się i będziemy walczyć o te postulaty, które są znane od dłuższego czasu. Czyli zniesienie Zielonego Ładu, wyrzucenie go do kosza, zapanowanie, a w ogóle zamknięcie importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i z państw spoza Unii Europejskiej działających na szkodę rolników, jak także ochronę hodowli zwierząt w Polsce. To są trzy najważniejsze postulaty. Kolejną rzeczą, o której chciałbym też powiedzieć, jest to, że mając na uwadze dobro wszystkich, nie tylko dobro rolników, jesteśmy tutaj, żeby przekazać panu posłowi i panu senatorowi, których biura są za nami, że to tak naprawdę oni są w tej chwili naszym głosem w rządzie, w parlamencie. Oni reprezentują tutaj rolników z powiatu bialskiego i przychodzimy do nich. Gdyby tutaj były biura Lewicy, Platformy czy PSL-u, bylibyśmy też i u tych polityków, bo to nie ma znaczenia, z jakiej są opcji. Jesteśmy naprawdę apolityczni i nas nie interesuje, kto na chwilę obecną jest w rządzie, tak naprawdę kto rządzi krajem. Mają zapewnić to, żeby był spokój i w miarę względny dobrobyt. Tak jak mówiłem wcześniej, nie pozwólmy, żeby nas podzielono na walczące obozy, co na chwilę obecną się dzieje, bo jedni są za PiS-em, drudzy za Platformą. To nie ma najmniejszego znaczenia. My walczymy o to, żeby w tym kraju można było godnie i normalnie żyć. Żeby rolnik następnego dnia mógł wyjechać w pole i mógł produkować polską zdrową żywność. I na tym to tylko wyłącznie polega. Nie kierujemy się jakimikolwiek sympatiami politycznymi, podkreślę to jeszcze raz, bo naprawdę, czy to PSL, czyli partia wywodząca się typowo z rolnictwa, czy to Platforma, czy to PiS, do tej chwili tak naprawdę nie zrobiły w tej sprawie nic. Dokładnie nic. Są jakieś zapewnienia, są jakieś obietnice, ale nie ma żadnych realnych działań, które mogłyby pozwolić nam normalnie żyć i godnie pracować, bez obawy o to, co będzie jutro. Bo wszystko to na chwilę obecną dąży do upadku. I mamy ze sobą postulaty rolników, które złożymy na ręce pana posła. Mamy także ulotki, które będziemy rozdawać, dlaczego protestujemy i czego dotyczy ten nasz protest. A w nich jest jasno napisane i wyjaśnione, że nie ma grupy społecznej i, że tak powiem, której ten Zielony Ład nie dotknie. Bo dotknie nas wszystkich. Chociażby przez drastyczne ceny, wzrost cen żywności, przez audyty energetyczne, przez podatki od aut spalinowych. Niedługo dotknie to nas wszystkich. I to tak mocno dotknie, że dopiero obudzimy się, jak już będzie za późno. Więc apeluję do w tej chwili, tak i do rządzących, jak i do partii opozycyjnych, panowie posłowie, panowie senatorowie, pora wziąć się w końcu do roboty i coś z tym zrobić, zanim będzie za późno. Dzisiaj dla pana posła, pana senatora tutaj przywieźliśmy świeży chleb z lokalnej piekarni. Podstawowe produkty, czyli świeży chleb z lokalnej piekarni, mleko z naszej lokalnej wiaskiej mleczarni,
miód, świeże jajka akurat z mojego gospodarstwa, jabłka z polskich sadów, cebula, marchewka i te wymowne rękawice, których używa większość z nas do pracy. Po to, żeby zaznaczyć, że pora w końcu wziąć się do roboty. Nie dzielić się na lewą i prawą stronę, tylko wziąć się do roboty i zacząć cokolwiek robić. Tak, dorzucam na współpracę, mam nadzieję, że owocną współpracę, bo w tej chwili jesteśmy tutaj, żeby z panami posłami, panami senatorami i europosłami porozmawiać. Natomiast cierpliwość rolników się kończy. Dzisiaj dostają od nas żółtą kartkę. Przy naszej kolejnej wizycie dostaną czerwoną. Tylko wtedy te prezenty już nie będą tak miłe i tak smaczne. Jeżeli będziemy zignorowani. No. Jeżeli nas zignorują. Bądźmy realistami, bo to jest ostatni moment, gdzie my wszyscy możemy poczuć smak prawdziwych polskich produktów. Nie tego syfu, który jedzie do nas z Ukrainy. Bez jakiejkolwiek kontroli. Bez jakichkolwiek nadzorów. Bo wciskanie bajek, że to jest kontrolowane, to naprawdę możemy sobie włożyć między bajki. 2 miesiące już minęło, dosyć bajek. Trzeba brać się za konkrety. Dokładnie, tak jak tutaj powiedział kolega Piotr. Musimy wziąć się za konkrety. Panowie posłowie, panowie senatorowie, europosłowie, nasz los leży w waszych rękach. I zapamiętajcie sobie jedno raz na zawsze. To nie my jesteśmy dla was, to wy jesteście dla nas. To my was wybraliśmy, żebyście nas reprezentowali. I to z naszych podatków płacone są wam pensje. Więc pora się wziąć w końcu za robotę i zrobić coś, żeby w tym kraju zaczęło się dziać lepiej. Po prostu lepiej. Bo to, co się dzieje, wszystko kroczy ku upadkowi. I to takiemu spektakularnemu upadkowi, gdzie nie będzie już polskiego rolnictwa. A stabilność energetyczna i stabilność żywieniowa są podstawą każdego kraju. Tym bardziej, że zostaliśmy spodzeni i oszukani przez to, że nowa władza, którą wybraliśmy wspólnie jako naród, wiedziała, na co się pisze, prawda? Przecież te zagrożenia nie pojawiły się tak nagle w styczniu czy w lutym. To już miało swój początek dawno temu. I tak jak kolega mówił, tutaj solidarnie wszyscy są odpowiedzialni. I PSL, i Platforma, i PiS. Wszyscy ci, którzy głosowali przeciwko normalnej produkcji rolniczej. Wszyscy ci, którzy są za tym, żeby to imadło, które nas ściska, imadło z zachodu i ze wschodu oligarchów ukraińskich i holenderskich, wycisnęło z nas wszystkie soki. Nie możemy się zgodzić na podwójne standardy, nie możemy żyć obietnicami, musimy konkretnie zaprotestować, bo widzimy, że jesteśmy olewani. Widzimy, że osoba, która wzywała nas do strajków jeszcze kilka lat temu, zawiodła nas. Także jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby spokojnie porozmawiać o naszych problemach, ale skutecznie. Liczymy tym razem na skuteczną reakcję. Jeszcze tylko dodam, że nasza skuteczność nabiera impetu. Pierwsza sprawa, zakładamy stowarzyszenie. To jest, będzie taka platforma, która będzie oddziaływać na różny obszar. Czy to, powiedzmy, w zbliżających się wyborach parlamentarnych Parlamentu Europejskiego, czy w wielu kwestiach, w wielu decyzjach podejmowanych na szczeblu samorządowym. Będziemy do tego też namawiać włodarzy do współpracy z naszym stowarzyszeniem. Te stowarzyszenie na pewno będzie miało siłę i zresztą to już widać po tych protestach, które nabierają tempa i także pewne sugestie, że my na przykład się rozejdziemy, jak będą jakieś prace, to akurat nie będzie akurat przełożenia, bo tak jak mówię, struktura organizacyjna nasza pozwoli na skuteczność, chociażby na to, że będziemy mieli zarząd, który po prostu zdopinguje wszelkie tutaj władze do tego, żeby z nami współpracować. Nasza współpraca nie będzie taka zwykła, tak jak może tam z innymi instytucjami na zasadzie poklepywania. Będziemy twardo po chłopsku rozmawiać, wyciągać też i konsekwencje. Także jeżeli będą decyzje nie po naszej myśli, będziemy reagować w sposób odważny pod względem i prawnym, i powiedzmy obornikowym, mówiąc przenośnie. Dokładnie. Tak jak dzisiaj ten traktor z pługiem jest tutaj pewnym symbolem, bo na chwilę obecną stoi spokojnie, ale ten pług symbolizuje to, że jeżeli nasi posłowie, senatorowie,
włodarze miast czy gmin nie wesprą rolników i nie wezmą się za robotę, to my ich po prostu kolokwialnie zaoramy. I mamy nadzieję, że na tej glebie w końcu wyjdzie ziarno, które wyżywi Polskę i Polaków, i to będzie polskie, prawdziwe ziarno, a nie ten ukraiński syf, czy podkreślę to jeszcze raz, napływający bez żadnej kontroli do Polski, zalewający nasz rynek, doprowadzający polskich rolników do upadku ze względu na to, że ceny zbóż są takie niskie, no ale ceny w sklepach się nie zmieniają. I wiele osób ma na przykład pretensje do nas, jako do rolników, że ceny w sklepach są wysokie, to i wy pewnie nie, sporo dostajecie. No niestety nie, bo na chwilę obecną ceny czegokolwiek są wysokie, natomiast ceny w skupach są strasznie niskie. Bądźmy realistami, kilogram żywca wołowego jest po około 13 zł, gdzie półtorej do dwóch lat trwa hodowla, pochłaniająca ogromne koszta. Natomiast byle jaka konserwa w sklepie, zawierająca wołowinę, nie wołowa, tylko zawierająca wołowinę, za 100 gram kosztuje 15 zł. Więc jakie ma to przełożenie na kieszeń rolnika? Żadnego. I o takich sprawach właśnie porozmawiamy teraz z posłem. Chcemy, żeby parlamentarzyści zajmowali się polskim rolnictwem, a nie ukraińskim. Stowarzyszenie na chwilę obecną będzie zakładane w powiecie bialskim. Docelowo ma zrzeszać powiaty ogólnie z Lubelszczyzny, z Mazowsza, graniczące z powiatem bialskim. Prace są prowadzone na chwilę obecną i zobaczymy, jak szybko uda nam się to załatwić. Dzień dobry. Nie chcę przerywać konferencji. Nie przerywa pan, proszę. Bardzo się cieszę. Dzień dobry. Cześć. Dobry. Przekazania dla pana Sasina i dla senatora Biereckiego. Składamy kosze z polskimi produktami. To jest chleb z lokalnej piekarni, mleko, jajka, że tak powiem, z mojego gospodarstwa i te wymowne rękawice, które mają symbolizować to, żeby po prostu parlamentarzyści wzięli się w jakiś sposób do roboty, nie patrząc na opcje polityczne, i zrobili porządek z tym, co się w polskim rolnictwie dzieje. Bardzo dziękujemy, że pan poseł znalazł na nas czas. Dokładnie. Nie każdy był tak odważny, także dziękujemy. Ja nie wiem, czy to jest jakaś odwaga, ja bardzo dziękuję. Natomiast mogę jedną rzecz powiedzieć, tak jak rozmawialiśmy, dzisiaj z kilkoma rolnikami rano rozmawiałem, bo też miałem te telefony, że państwo, wybieracie do tych biur poselskich. Ja akurat miałem być w Lublinie, ale z racji powagi też sytuacji postanowiłem, że zostanę tutaj i się spotkam z wami. No w końcu jesteście moimi wyborcami. Czy głosowaliście na mnie, czy nie, no to jednak dzisiaj jako poseł reprezentuję tą część naszego kraju, więc myślę, że to jest ważne, żeby poznać te potrzeby. Pan poseł nas reprezentuje, bo nie mamy z powiatu bielskiego innego posła. Dlatego bardzo się cieszę, kochani, że mogę się spotkać i mogę porozmawiać. Mam nadzieję, że bardzo się cieszę, że macie postulaty i będziemy mogli o tym porozmawiać. Ja jestem zawsze otwarty, bo uważam, że każdy wyborca jest ważny i każdy wyborca wymaga tej uwagi, a problem rolników już jest od dłuższego czasu dużym problemem. To nie jest prosty problem, tak jak też wiecie. Wiem, że macie w planach zawiązanie stowarzyszenia i uważam, że to jest najlepsza koncepcja, żeby mieć jakąś podmiotowość swoją, żeby nie mówili, że rolnicy są rozdrobnieni albo że są nie mają głosu, żeby od przypadku do przypadku, czyli od protestu do protestu się mobilizują, tylko że jak już jest jakaś struktura, to też to się lepiej działa. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że jesteśmy już po spotkaniu z przedstawicielami rolników powiatu bialskiego. To były bardzo dobre rozmowy, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za to, że mogliśmy rozmawiać w tak dobrej atmosferze. Dobrej atmosferze dlatego, że sprawy rolników, co też panowie podkreślali, nie mają barw politycznych i to trzeba sobie jasno powiedzieć. To nie chodzi o to, czy to jest PiS, Platforma czy inne partie, tylko chodzi o to, żeby załatwić sprawę. Ja się z tego powodu też cieszę, dlatego że reprezentując powiat bialski, mam teraz kontakt z panami, którzy chcą założyć stowarzyszenie. Mam nadzieję, że już niedługo dojdzie do tego, że to stowarzyszenie rolników powiatu bialskiego, być może też ościennych powiatów, będzie funkcjonowało, a ja jako poseł tej ziemi będę mógł być też przekaźnikiem tych informacji w polskim parlamencie. Przyjąłem postulaty państwa rolników, to jest 3
To są trzy postulaty. Przeczytam. Zablokowanie napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i innych krajów spoza Unii. Drugi, zielony ład do kosza, odejście od zapisów unijnej polityki klimatycznej, która zniszczy nie tylko polskie rolnictwo. I trzeci, ochrona hodowli zwierząt w Polsce. Podpisuję się pod tymi trzema postulatami. Będziemy wspólnie walczyć o to, żeby ta narracja była obecna w polskim dyskursie politycznym. Mam nadzieję, że też inni parlamentarzyści naszego regionu spotkali się z przedstawicielami rolników. Wiem, bo rozmawiałem z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem, że też w tym momencie się w jego biurze takie spotkanie odbywa. Mam nadzieję, że również koleżanki i koledzy z dzisiejszej koalicji rządzącej nie będą się uchylać od tego typu spotkań, bo sprawa rolników jest sprawą ponad podziałami. W dalszym ciągu uważam, że ten protest nie powinien być upolityczniany. W związku z tym też rozmawialiśmy o tym, że protesty rolników no, nie będą, dopóki nie będzie tam zaproszeń oficjalnych dla polityków, przynajmniej przez moją osobę, uczęszczane. Ja uważam, że nasza praca jest w parlamencie. Obiecałem również spotkanie z Komisją Rolnictwa, do czego będę dążył. Mam nadzieję, że już przedstawiciele stowarzyszenia będą mieli umożliwione takie spotkanie, żeby mogli wyartykułować postulaty rolników również z tej części województwa lubelskiego. Panowie również mówili o zespołach parlamentarnych, które są w polskim parlamencie, a więc różnego rodzaju od hodowli trzody chlewnej po pszczelarstwo, żeby chcieli też być obecni na tych zespołach parlamentarnych, żeby chcieli artykułować różnego rodzaju rozwiązania, które są niezbędne i potrzebne, co też powiedziałem, że będę się starał informować i być obecnym i również z panami umożliwić im przedstawienie swoich postulatów. I co najważniejsze, chyba wspólnie tak zgodziliśmy się, że dzisiaj kluczem do tego, żeby zatrzymać tę szaleńczą ideologię Zielonego Ładu, jest to, aby wybrać dobrych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że środowiska rolnicze w każdej partii, w każdym ugrupowaniu będą wskazywać takie osoby. Być może będą przedstawiciele środowisk rolniczych, bo to chyba najlepsze, żeby to oni się znaleźli w Parlamencie Europejskim i byli tą polską siłą wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, która zastopuje tą szaleńczą ideologię. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja jeszcze tylko dodam pewne takie spostrzeżenia. Więc dzisiejsze spotkanie miało i plusy, i minusy. Plusy jest to, że nawiązaliśmy współpracę, jeszcze nieformalnie. No minusem też, tu też trzeba warto zaznaczyć, że no nie zastaliśmy naszego senatora Biereckiego. Tu padły wcześniej słowa, że no w parlamencie miał obowiązki, ale jednak nie było. Plusem też jest w zasadzie też i taka sytuacja, że ten trawnik nie jest wynawożony ponad normę. To są też takie akcenty, które my na to będziemy zwracać uwagę. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o nasze spotkanie z panem posłem, są pewne złożone obietnice. Jako rolnicy mamy nadzieję, że tak jak rozmawialiśmy, to zostanie zrobione ponad podziałami politycznymi, bo tak jak zaznaczałem wcześniej, gdyby te biura były tak samo Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i innych ugrupowań, też tam byśmy byli, że mamy tutaj Biuro Prawa i Sprawiedliwości, czy tam to dlatego też tutaj jesteśmy. Złożył nam pan poseł pełną obietnicę, których mamy nadzieję, że dotrzyma, bo tak jak dzisiaj jest ta ogólnopolska akcja, pan poseł dostał od nas tak zwaną żółtą kartkę, motywującą go, mam nadzieję, do pracy. Bo jeżeli nic się nie zmieni i te nasze postulaty, te nasze działania nie zostaną jakoś tam dalej do góry przekazane, no to dostanie kartkę czerwoną. A wtedy ten trawnik to będzie tak wynawożony, że podejrzewam, że trawy nie będzie widać. Kolejnym symbolem, tak jak mówiłem, jest ten pług, który tam stoi, na razie spokojnie opuszczony. No ale jeżeli to, co chcemy, co przedstawiamy i to, o co postulujemy, nie zostanie spełnione, nie zostaniemy wysłuchani i nic się w tej materii nie zmieni, to po prostu będziemy orać. I nie patrząc na to, czy to jest asfalt, czy trawnik przed biurem poselskim. Jeszcze jak można, to dodam, że dzisiaj pewna jakość polityczna została przedstawiona dla nas według naszych oczekiwań, czyli padło słowo na przykład przepraszam.
To były takie, to jest taki fundament dobrej współpracy na przyszłość. Także tego nie usłyszeliśmy na przykład u prezydenta Litwiniuka, tego nie było. Natomiast ja ze swojej strony mogę powiedzieć, tak jak tutaj pan poseł, no nigdy na niego nie głosowałem i nie darzyłem go jakoś tam specjalnie sympatią. Natomiast mam nadzieję, że ta współpraca, która zostanie dzisiaj nawiązana, będzie współpracą owocną. Mimo tego, że różnimy się w poglądach politycznych i to znacznie się różnimy, to musimy zrobić to ponad podziałami. Bo jeżeli w tej chwili nie będzie zjednoczenia i nie pójdziemy powyżej tego, kto z kim sympatyzuje, tak naprawdę sięgniemy dna, a już jesteśmy bardzo blisko. Ja, szanowni państwo, tylko jedną rzecz powiem, to że te głosy panów świadczą o tym, że warto rozmawiać, to jest po pierwsze. Na usprawiedliwienie pana senatora Grzegorza Białeckiego powiem, że jest senat, jest w senacie. W związku z tym nie mógł tutaj być z państwem. Za chwilę też prosił, żebyśmy rozdali uchwałę senatorów Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą apelu do rządu polskiego, do ministra rolnictwa oraz do ministra Hetmana o tym, żeby zatrzymać Zielony Ład, żeby rząd polski też wpływał na Komisję Europejską i wpływał poprzez swoich przedstawicieli, parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, którzy niestety głosowali też w tej sprawie. Natomiast ja mam nadzieję, że to nie jest tak, że dzisiaj się spotykamy po raz pierwszy przy oku kamer i przy wielkim halo, tylko te nasze spotkania będą częstsze. Mamy do siebie teraz telefony, mamy do siebie kontakty i ja staram się być przedstawicielem wszystkich mieszkańców tego regionu, wszystkich mieszkańców tego powiatu. Powiedzieliśmy sobie to na samym początku, że nie wszyscy panowie też na mnie głosowali i mają do tego wielkie prawo. Moją rolą jako polityka jest do tego to, żeby przekonywać mieszkańców do siebie, do swoich działań i mam nadzieję, że jak się spotkamy tutaj za jakiś czas, to panowie potwierdzą, czy te działania były skuteczne, czy przynajmniej była chęć wyrażenia tej współpracy, bo pamiętajcie państwo, że no jestem posłem opozycji, a nie koalicji rządzącej. Na dzień dzisiejszy uważam, że protesty rolnicze mają sens i presja ma sens i mam nadzieję, że ten sukces będzie sukcesem po prostu wszystkich Polek i Polaków.